Powiedział tak. He said this. Twoje grzechy są przebaczone. Your sins are forgiven. Skutkiem tego było to, and as a result, że chciano go ukamienować. They wanted to stone him to death. Zapytał. And he asked.
Za który z dobrych uczynków chcecie mnie ukamienować? For which of my good deeds do you want to stone me? Za to, że w mocy uzdrawiam chorych? Because I heal in power the people who are sick? Za to, że wypędzam demony mocą? Because with the power I cast out demons? Ale oni do niego powiedzieli: But they said to him, nie za to. Not for this thing. Ale za to, but for that thing, że przebaczasz grzechy, that you want to forgive sins, i czynisz się równym Bogu. And you say you are equal to God. Ten świat, this world, nie przyjął Jezusa. Didn't accept Jesus. Nie przyjął Boga w ciele. They didn't accept God in flesh. Nie przyjął tego, który przebacza grzechy. They didn't accept the one who forgives the sins. To był strzał w kolano. They did it to themselves. Nie musisz tak samo zrobić. You don't have to do the same thing. Ten Bóg, the same God, który ma władzę i moc, who's got the power and the authority, on robi różne rzeczy. He can do mighty things. Jest w stanie twoje życie podnieść ze skliszcz. He is able to lift up your life from the scratch. Ale przede wszystkim, but first of all, on przebaczył ci grzechy. He has forgiven you all your sins. Ten Bóg przebaczył ci grzechy. The God, very God, he forgave you your sin. Nie tylko przebaczył ci grzechy. And not only this thing. Ale on powiedział, but he also said, że jeżeli ty przyjmiesz to, that if you accept this thing, to on się z tobą zjednoczy. He will unite with you. I na tej ziemi, and on this earth, będziesz jak on. You will be just like him. Jak Jezus. Just like Jesus. To prosta Ewangelia. That's a very simple message of the gospel. Bez Jezusa. Without Jesus. Jesteś zwykłym człowiekiem. You are just a human being. Który jakoś przeżyje to życie tu na ziemi. Who somehow's gonna go by through this life. Który emocje będzie nazywał miłością. Who's gonna say that the emotions are love. Jakoś przeżyjesz. You will somehow survive. Ale będziesz człowiekiem. But you're gonna be just a man. I umrzesz jako człowiek. And you will die as a man. I pójdziesz do piekła jako człowiek. And you will go to hell as a man. Ale jeśli go przyjmiesz, but if you accept Jesus to your life, jako tego, który przebaczył ci grzechy, as the one who forgave you your sins, i uznasz go jako Pana, and you will make him your Lord, to on zamieszka w tobie. He's gonna live in you. On się z tobą zjednoczy. And he's gonna be one with on you. Pociągnie cię do siebie. And he's gonna attract you to on dotknie głęboko twojego życia. He's gonna touch your life deeply. Na poziomie wieczności. And you will be able i teraźniejszości. To touch eternity and presence. Spójrz na tą prostą Ewangelię. Just have a look. This is the gospel. Bóg tak pokochał świat. This is how the God loved the world. Że syna swojego jednorodzonego dał. That he gave his one and only son. Aby każdy, kto w niego wierzy. So everyone who believes in him. Nie zginął. Would not perish. Ale miał życie wieczne. But have eternal life. Tu chodzi o życie wieczne. It's about eternal life, guys. To bardzo ważna Ewangelia. It's very important. The gospel. Ona niesie informację. Is giving you the information. Jak uniknąć wiecznej śmierci? How to avoid eternal condemnation. A przy okazji, and at the same time, ta Ewangelia, the gospel, która jest Ewangelią władzy i mocy, that tells us about power and the authority. Ona może podnieść, it can lift up, każdy fragment twojego życia, every little piece of your life. Przed tobą otwarte drzwi. The door is open ahead of you. Jeszcze dzisiaj z tego skorzystaj. Today is the very day. Nazywam się Artur Ceroński. My name is Artur Ceroński. 19 lat temu. 19 years ago. Ja przyjąłem to rozwiązanie. I accepted this solution to my life. Uklęknąłem na podłodze. I knelt down on the floor. I oddałem życie Bogu. And I gave my life to Jesus. Byłem skreślony przez ten świat. I was considered eliminated by this world. Byłem mordercą. I used to be a criminal, a murderer. Mając 17 lat zabiłem człowieka. When I was 17, I killed a man. Siedziałem wiele lat w więzieniach. I was taken to prison for many years. Świat mnie skreślił. The world said I'm nothing. Ja sam się skreśliłem. I thought myself I'm no one. Ale kiedy spotkałem Boga, but when I met God, który przebaczył mi grzechy, who forgave me my sins, to moje życie się zmieniło. My life has been transformed. Zyskałem wieczność. I had received
I zupełnie inne życie tu na ziemi. And I start a totally new life here on earth. Dzisiaj nie chcę cię zabić. And today God doesn't want to kill you. Dzisiaj daję ci życie. I don't want to kill you. I am bringing you life. Weź słowa życia. Just believe in the words of life. One mnie podniosły, podniosą i ciebie. They lifted me up and they can do the same for you. To słowa życia. These words of life. O Jezusie Chrystusie. They talk about Jesus Christ. Który umarł za grzechy ludzi. Who died for the sins of people. Który wstał z martwych w ciele. Who rose from the dead in flesh. Który dzisiaj żyje. Who is alive today. I który tu wróci. And who will be back. To Ewangelia. This is the gospel. To Ewangelia. This is the good news. Przyjmij to dziś. You can accept it to your life today. I żyj. And live. W sercu mi mój najdroższy i najmilszy Jezus, wiem, że wkrótce przyjdziesz po mnie Ty, o Ty nieba Pan i Zbawca całej ziemi. Ty jedynie mieszkasz w sercu mi. Twoja jest władza.